Cześć, jestem Klaudia Tokanowna no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. Napisz zgodnie równanie reakcji otrzymywania wodorków o podanych nazwach w reakcji syntezy. Ok, no to zaczynamy od wodorku potasu. I mamy. Ma być to reakcja syntezy, czyli reakcja łączenia. Więc to, co nam tutaj zapisali w zadaniu, to jest rzecz, którą już mamy otrzymaną więc tu otrzymamy wodorek potasu to metal i niemetal czyli K H. Potas leży w pierwszej grupie na układzie okresowym pierwiastków chemicznych zresztą ma tylko jedną wartościowość równą 1 no i wodór też wartościowość 1 tu więcej nie zapisujemy No to z czego to się składa Składa się z potasu oraz składa nam się to z wodoru przy czym musimy pamiętać, że wodór występuje w postaci dwuatomowej, czyli w postaci cząsteczkowej i ma tutaj dwójkę. I teraz musimy tutaj uzupełnić współczynnikami stychiometrycznymi tak w tym równaniu, aby po lewej i po prawej stronie równania chemicznego mieć taką samą ilość każdego atomu. I mamy tutaj dwa wodory. To przed całością dajemy dwa, bo nigdzie nie wolno nigdzie tego wstawiać. I ta dwójka tyczy się zarówno potasu, jak i wodoru. Wodory, spoko, mamy tu dwa. Ale ta dwójka również zwiększyła nam potas. Dlatego też tu przed potasem dajemy dwójkę. Siarkowodór. H. 2s. I to już trzeba pamiętać, że tu jest h2s, że siarkowodór jest z kwasu siarkowodorowego i ma taką postać. h jest w postaci cząsteczkowej plus s, które występuje samotnie. A więc tutaj mamy bez współczynników stechiometrycznych. Bardzo Was proszę, abyście wrócili do tematu z podstawówki o kwasach beztlenowych. I wtedy będziecie wiedzieć, jak, na jakich tam kwasach bazowaliśmy. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już!